Dobiega końca budowa drogi na ulicy Ogrodowej i ulicy Osińskiego. W miesiącu listopadzie kończymy budowę drogi Ogrodowej i ulicy Osińskiego. Są to ulice zlokalizowane bardzo blisko centrum miasta. Ulica Ogrodowa połączy ulicę 1 Maja i ulicę Traugutta. Tym samym ominiemy główne skrzyżowanie, które będzie przebudowywane przez miasto, jeżeli chodzi o inwestycje dróg wojewódzkich. Wykonywane prace nie są ograniczone wyłącznie do budowy pasa drogowego. Jeżeli chodzi o cały zakres prac, to obejmuje wraz z budową samej jezdni miejsca parkingowe, chodniki, całą infrastrukturę oświetleniową plus odwodnienie tych dróg. Realizowana inwestycja to również nowe mieszkania i tereny pod działalność usługową. Uwolnimy również kolejne tereny inwestycyjne, które już są zagospodarowane, bo też za mną znajdują się bloki w budowie. Powstaną tutaj 3 bloki, ponad 150 nowych mieszkań. Uwolniły się również tereny pod działalność usługową w kierunku ulicy Traugutta. Inwestycja o wartości 3 400 000 zł z dofinansowaniem z tzw. schetynówek, czyli rozbudowy dróg lokalnych. Realizacja tej inwestycji okazała się trudnym zadaniem. Nie ukrywam, że ta inwestycja to trudne zadanie, ponieważ warunki gruntowe nie pozwalały na szybkie przeprowadzenie prac. Wykonawca borykał się z wieloma problemami związanymi z trudnym terenem, często grząskim, woda podchodziła bardzo, bardzo wysoko. Tym bardziej cieszymy się, że jesteśmy na końcowym etapie realizacji tego zadania. Przewidywany termin zakończenia prac to koniec listopada bieżącego roku.